Najczcigodniejszy księże arcybiskupie, czcigodni kapłani i siostry zakonne, drogie parafianki, drodzy parafianie, szanowni goście. Dziś dnia 13 października roku pańskiego 2018 w parafii świętego Stanisława biskupa męczennika w Krakowie Dąbiu przychodzi nam uczestniczyć w uroczystym poświęceniu Kościoła. Jest to dla nas wydarzenie historyczne, ale przede wszystkim religijne. Pragniemy przez posługę Jego Ekscelencji oddać Bogu tę świątynię, której historia budowy głęboko zapisuje się w naszej świadomości. Dzieło budowy zapoczątkował ksiądz kanonik Stefan Mazgaj w roku 1983. 24 listopada tegoż roku została erygowana parafia świętego Stanisława biskupa męczennika z adresem ulica Zwycięstwa 21, gdzie w prywatnym domu od roku 1976 była kaplica i salka katechetyczna i gdzie odbywały się nabożeństwa. 6 października 1983 roku władze Krakowa wydały pozwolenie na budowę nowego kościoła przy ulicy Półkole. W ciągu jednego dnia mieszkańcy Dąbia wraz z księdzem Stanisławem ogrodzili teren budowy, a 18 listopada ksiądz kardynał Franciszek Macharski poświęcił plac budowy i wykopał pierwszą łopatę. 23 marca 1984 roku rozpoczęto budowę kościoła, która posuwała się w imponującym tempie. Już 8 grudnia 1984 roku ksiądz biskup Albin Małysiak dokonał poświęcenia dolnego kościoła i zaczęto w nim odprawiać msze święte i nabożeństwa. 27 września 1985 roku ksiądz kardynał Franciszek Macharski murował kamień węgielny pochodzący z grobu świętego Piotra, który dla parafii na Dąbiu ofiarował ojciec święty Jan Paweł II. Projektantem kościoła był inżynier-architekt Henryk Kamiński, autor projektu architektonicznego, natomiast inżynier Zdzisław Czepla oraz doktor inżynier Jan Szarliński wykonali projekt konstrukcyjny. W 1989 roku proboszczem parafii zostaje ksiądz kanonik Wiesław Macuda i z wielkim zapałem, przy niezwykłym zaangażowaniu parafian, podejmuje dalsze dzieło budowy. Zmiany systemu politycznego i gospodarczego w kraju przysparzają trudności oraz opóźniają termin ostatecznej realizacji. W maju roku 2001 na uroczystość pierwszej Komunii Świętej następuje przejście z dolnego do górnego kościoła. Nie ma jeszcze posadzki, ale jest ołtarz i ambonki i można sprawować Eucharystię. Rozpoczyna się żmudny okres szukania pomysłu na wykończenie kościoła. Powstają pierwsze projekty, które w konsekwencji nie doczekały się realizacji. Zostaje położona marmurowa posadzka, wyposażona zakrystia, upiększają kościół obrazy Pana Jezusa Miłosiernego oraz Matki Bożej Nieustającej Pomocy. W 2005 roku proboszczem parafii zostaje ksiądz kanonik Stanisław Sudą, który kontynuuje pracę swoich poprzedników. Porządkuje wraz z parafianami teren wokół kościoła, powstaje nowe ogrodzenie. Wykonano przyłącza do sieci kanalizacji ogólnospławnej i centralnego ogrzewania. W kościele pojawiają się ufundowane przez poszczególne rejony parafii nowe ławki dębowe i siedziska dla służby liturgicznej kapłanów w prezbiterium. Budynek zostaje odebrany i dopuszczony do użytku przez nadzór budowlany. Trwają starania o sprowadzenie do kościoła instrumentu organowego z Niemiec. Udaje się zakupić i przewieźć instrument do Krakowa. Przy nieocenionej pomocy księdza prałata Roberta Tyrały, naszego dąbskiego rodaka oraz senatora Kazimierza Wrany, Wiatra. Renowacja instrumentu i budowa dokonuje się w latach 2009-2011.
w marcu tego roku 2012 zostają poświęcone przez księdza kardynała Stanisława Dziwisza nowe, piękne 57-głosowe organy. W 2012 roku proboszczem parafii zostaje ksiądz dr Paweł Gawron. Po zakończeniu koniecznych prac budowlanych przyszedł czas na urządzenie i przygotowanie kościoła do koniecznych prac budowlanych. Przygotowania kościoła do poświęcenia. Pracownia artystyczna Macieja i Piotra Kaczyńskich podpowiada projekt wystroju wnętrza. Rozpoczyna się remont dolnego kościoła. W latach 2013-15 powstaje sala teatralna z zapleczem socjalnym, sala spotkań, salka dla ministrantów i scholi. W roku 2016 zostaje wykonana izolacja fundamentów kościoła, a następnie utwardzona i wykonana kostką bulkową. Droga procesyjna wokół kościoła. Rok 2017 w kościele powstaje droga krzyżowa w technice mozaiki, poświęcona 9 października 2017 przez księdza biskupa Damiana Muskusa. W tym czasie uzupełniona zostaje stolarka budowlana, wykonane drzwi i schody z zakrystii do prezbiterium. Kościół zostaje wymalowany według projektu młodej artystki od stroju wnętrz Marii Rochowiak oraz przy konsultacji Agnieszki Andryszczak, malarki i konserwatora zabytków. Zamontowane zostaje nowe oświetlenie. Na ścianach prezbiterium powstaje mozaika ze scenami z życia świętego Stanisława biskupa męczennika. Podniesiony zostaje obraz patrona parafii świętego Stanisława. Powstają wyrzeźbione przez artystę Janusza Wątora z Pcimia i zamontowane figury na krzyżu Pana Jezusa i pod krzyżem Matki Boskiej Bolesnej i świętego Jana. A wszystko to dokonuje się w tak stosunkowo krótkim okresie 5 lat dzięki niesamowitemu zaangażowaniu i ofiarności wielu parafian i ludzi dobrej woli. Tę naszą świątynię z jej historią, z całym trudem budowy i utrzymania oddajemy teraz Kościołowi Powszechnemu na ręce księdza arcybiskupa i prosimy o dokonanie konsekracji. Wydarzenie, o którym słyszeliśmy w dzisiejszym pierwszym czytaniu z księgi Nehemiasza, miało miejsce około 530 roku przed narodzeniem Chrystusa i było następstwem innego wydarzenia, tragicznego w dziejach Izraela. Oto w roku 586 przed Chrystusem wojska chaldejskie pod wodzą króla Nabuchodonozora zdobyły Jerozolimę, zburzyły wszystkie domy i pałace, a przede wszystkim obróciły w ruinę prawdziwy cud architektoniczny tamtego świata, będący jednocześnie największą świętością dla synów Izraela, zbudowaną przez króla Salomona świątynię jerozolimską. A ludność uprowadzono w niewolę. Ta niewola trwała prawie pół wieku. Dopiero wtedy, kiedy padło Królestwo Babilońskie, a władcą tamtych ziem stał się król perski Cyrus, Żydzi mogli powrócić do swojej ojczyzny. Na miejscu zobaczyli tylko ruiny, pustkowie. I nie dziwmy się, że pierwszym ich odruchem, by przeżyć, była troska o to, żeby wznieść domy dla siebie i uprawiać okoliczne ziemie,
by móc z czegoś żyć. I to, co było najważniejszą dla nich sprawą i świętością, świątynia, jej odbudowa, była ciągle odsuwana na dalszy plan, jako mniej ważne zagadnienie ich codziennego życia. I dopiero musiało dojść do tego, co słyszeliśmy, kiedy namiestnik Nehemiasz zwołał całe zgromadzenie synów i córek Izraela i kiedy kapłan pisarz Ezdrasz zaczął czytać święte księgi, coś zaczęło się przemieniać w sercach Izraelitów. Zaczęło się od chwały oddanej przez wszystkich Panu Bogu, a potem poprzez gest uniżenia i padnięcie na kolana przed Najwyższym. A wreszcie postawa słuchania. Jak słyszeliśmy, czytano z tej księgi Prawa Bożego dobitnie, z dodatkiem objaśnienia, także lud rozumiał czytanie. Nie było łatwo przekazywać treść świętych ksiąg wobec tak wielkiej rzeszy ludzi. Najpierw z powodów technicznych. Nie było przecież mikrofonów. A dalej te święte księgi były napisane w języku hebrajskim, a ówcześni mieszkańcy Izraela mówili już innym językiem, aramajskim. Więc trzeba było, zwłaszcza poprzez tych, którzy znali obydwa języki, przekazywać prawdę Bożą z ust do ust i jeszcze opatrywać odpowiednimi komentarzami. Można było sobie zatem wyobrazić ten szczególny pomruk, który ogarniał wszystkich. Przekazywanie i tłumaczenie jednocześnie Bożego Słowa z ust do ust. A wraz z tym dar przemiany serca i wielkie wzruszenie. I znowu jakby objawienie mocy Słowa samego Najwyższego. Płaczą z radości, pełni wzruszenia, a jednocześnie przekonania, trzeba odłożyć na bok to, co stanowi treść codzienności. Trzeba wznosić na nowo świątynię Pana. Trzeba budować święte miejsce, które stanie się sercem wszystkich synów i córek Izraela. Miejsce, w którym będzie można Bogu oddawać największą cześć. I stąd płacz pomieszany z radością i świętowanie i zapał, który jednoczy wszystkich i wznosi je do Pana Boga. Musiało upłynąć od tego wydarzenia znowu ponad 500 lat, kiedy u źródeł Jordanu Chrystus stanął ze swoimi apostołami i postawił im zasadnicze pytanie. Za kogo wy uważacie Syna Człowieczego? Bo to, że inni uważali go, to jak wyznał święty Piotr, za Jana Chrzciciela, czy Eliasza, czy Jeremiasza, czy jakiegoś innego z proroków, to było powszechnie znane. Ale Chrystus kieruje pytanie konkretne do nich, za kogo wy mnie uważacie. I Piotr w imieniu apostołów oświadcza, ty jesteś Mesjasz, Syn Boga Żywego. Jesteś Bożym Synem. Jesteś jednorodzonym Słowem Boga,
który stał się człowiekiem dla nas i dla naszego zbawienia i który jako Mesjasz przyszedł, aby nas pojednać z Ojcem. Kiedy 40 lat temu Jan Paweł II zaczynał swój pontyfikat 22 października 1978 roku na placu świętego Piotra, nawiązał właśnie do tych słów wyznania Piotra i stwierdził: na tych słowach buduje się Kościół. Na tym wyznaniu wiary już prawie 2000 lat ludzie wyznają swoją wiarę i przekazują ją kolejnym pokoleniom, mówiąc, wyznając, niekiedy broniąc tej prawdy, a nawet jeśli trzeba, przelewając dla niej swoją krew i oddając swoje życie. Chrystus jest Bożym Synem, Mesjaszem Pańskim, który przyszedł na ten świat, aby nas pojednać z Bogiem. Na tym wyznaniu od tylu już wieków buduje się Kościół. Święty lud Boży, zjednoczony mocą Ducha Świętego i kroczący za Chrystusem, który jest światłością świata. A ponieważ jest światłością świata, to jest także jasną i widoczną dla innych drogą. Drogą prawdy. Drogą prawdy prowadzącą do pełni życia. I ponieważ chrześcijanie w to wierzą i tę prawdę uważają za fundamentalną dla siebie, sami nabywają szczególnej godności. Słyszeliśmy przed chwilą fragment z listu świętego Pawła Apostoła do Koryntian, gdzie święty Paweł odnosi do chrześcijan mieszkających w Koryncie dwóch obrazów. Jesteście uprawną rolą Bożą najpierw. Jest w was siane ziarno Bożej prawdy, a wy, ponieważ wierzycie, wydajecie plon waszej wiary, waszej nadziei i waszej miłości. I drugi obraz. Jesteście Bożą budowlą, świątynią duchową, wznoszoną na tym fundamencie, którym jest Jezus Chrystus. I każdy z nas jest kolejnym duchowym kamieniem tej niezwykłej świątyni Bożej. I stąd ta wielka odpowiedzialność za godność, jaką od chwili chrztu każdy może się cieszyć, i szczególna odpowiedzialność za to, kim mocą chrztu świętego się staliśmy. Czy wiecie, pyta retorycznie święty Paweł, czy nie wiecie, żeście świątynią Boga i że Duch Boży w was mieszka? A jeżeli wiecie, musicie przecież wiedzieć o tym, to wiedzcie także i to. Jeżeli ktoś zniszczy świątynię Boga, tego zniszczy Bóg. Świątynia Boga jest święta, a wy nią jesteście. Odpowiedzialność wobec Boga za to święte miejsce, które w każdym, w każdej z nas wybrał sobie Bóg. I żeby móc sprostać niełatwym wyzwaniom,
tego, kim jesteśmy. Święty lud Boga, złożony z tych duchowych kamieni, buduje sobie materialne świątynie. Nie tyle sobie, co Bogu, któremu wspólnie chce oddawać najwyższą cześć. Jemu składać przenajświętszą ofiarę Eucharystii. Z Nim się ciągle jednać i dźwigać z upadków i grzechów mocą sakramentu pokuty i pojednania. W Nim stawać się z pokolenia na pokolenie Bożym dzieckiem poprzez sakrament Chrztu Świętego umacnianego po latach w sakramencie bierzmowania. I w tę troskę o odpowiedzialność za świątynię Pańską, którą każdy z nas jest. W tę troskę, drodzy siostry i bracia, włączyliście się przed kilkudziesięciu lat. Słyszeliśmy historię tworzenia się waszej parafialnej wspólnoty od 76 roku. A więc od 42 lat historię, która znalazła swoje kanoniczne umocowanie w postaci powołanej do życia oficjalnie 35 lat temu parafii pod wezwaniem świętego Stanisława biskupa i męczennika, a potem historię waszych trudów, waszych zmagań, waszych modlitw, cierpień i szczodrobliwości serca, dzięki którym rok po roku znoszono mury tej świątyni, a w ostatnich latach, jak słyszeliśmy, tę świątynię przyozdabiano, wykańczano po to, żeby można było doczekać dzisiejszego dnia. 42 lata to statystycznie rzecz biorąc trochę więcej niż dwa pokolenia. Dwa pokolenia ludzi, którzy składają się na historię waszej wspólnoty. Ludzi, którzy przekazywali swoim dzieciom, swoim wnukom prawdę o Chrystusie, Synu Bożym, który jest Mesjaszem, Zbawicielem świata i Odkupicielem człowieka. Wznosiliście tę świątynię pod przewodnictwem waszych proboszczów, księży wikariuszy, wszystkich innych też kapłanów, którzy mniej lub bardziej byli i są z tą świątynią związani. I którzy przekazywali wam prawdę o Chrystusie i budzili w was zapał mimo wszystko do znoszenia tej świątyni i cieszenia się i radowania z każdego kolejnego etapu jej budowania. I w jakiejś mierze powtarzała się w was, moi drodzy, ta historia, o której słyszeliśmy w pierwszym czytaniu z księgi Nehemiasza. Przekazywanie sobie tej prawdy o Bogu z ust do ust, sercem pełnym wiary. Sercem pełnym wiary, które budziło wiarę u następnych i które dawało nadzieję. Dojdziemy do celu. Zbudujemy dom Panu. Będziemy się radowali z każdej chwili, w której dane nam będzie przekroczyć jej progi i wysławiać tego, który nas stworzył i który powołał nas do godności dzieci Bożych w swoim umiłowanym Synu Jezusie Chrystusie.
dzień wielkiej radości i dzień wielkiej wdzięczności Panu Bogu, że dał wam taką, drodzy siostry i bracia, siłę ducha, by nie zniechęcać się, ale ciągle być zatroskanym o piękno tego Bożego domu. Dzień radości i wdzięczności waszym duszpasterzom od tych pierwszych po obecnego waszego czcigodnego księdza proboszcza. Dzień radości i wdzięczności dla siebie nawzajem. A to dlatego, że przecież modlitwy wszystkich was i dary wszystkich z was zaowocowały tym dniem dzisiejszym, który dał nam Pan, i tą radością w Duchu Świętym, która przenika nasze serca. Niech ten dzień radości trwa. Niech poczucie, że tworzymy jeden Boży lud, daje nam siłę. Także w sytuacjach, kiedy trzeba być znakiem sprzeciwu dla tego świata. Świata, który chce za wszelką cenę, niestety, żyć tak, jakby Pana Boga nie było. I dlatego walczy z Kościołem. A my dzisiaj, zgromadzeni wokół Chrystusa, wsłuchani w Jego Słowo, mocą Ducha Świętego będziemy przeżywali za chwilę kolejne piękne ryty związane z tym, że ten oto gmach staje się prawdziwie domem Boga naszego i Pana Jezusa Chrystusa. Amen. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami. Święty Michale, módl się za nami. Święci Aniołowie Boży, módl się za nami. W modlitwie sawiniczej
Dzisiaj usłyszeliśmy słowa: przyjmij łaskawie pragnienia tej wspólnoty, która ofiaruje Tobie Kościół. Niech on stanie się dla niej domem zbawienia i przybytkiem niebieskich tajemnic. Bogu w Trójcy Świętej Jedynemu dziękuję za dzisiejszy dzień, za wszelkie dobro dla naszej parafii, łaski, jakich doświadczamy, i ufam, że przyjął ten nasz Kościół jemu ofiarowany. Dalej modliliśmy się: niech tutaj rozbrzmiewa Ewangelia pokoju i niech się odbywają święte obrzędy. Słowa podziękowania kieruję do księdza arcybiskupa Marka. Ekscelencjo, Ty jako pasterz diecezji głosisz nam Ewangelię pokoju i sprawujesz święte obrzędy. Rok temu w czerwcu podczas wizytacji parafii dodałeś nam otuchy i wlałeś nadzieję, że te plany uda się zrealizować. Udało się. Bóg zapłać. Za Twoje wsparcie, modlitwę i zaufanie. Święte obrzędy w tej świątyni sprawowali także moi czcigodni poprzednicy. Modlitwą otaczamy świętej pamięci księdza Stefana Mazgaja, naszego pierwszego proboszcza. Dla niego zapalamy znicz, który zostanie ustawiony pod krzyżem misyjnym. Dziękuję za pracę wszystkich kapłanów na ręce księży proboszczów, księdza Wiesława Macudy i księdza Stanisława Sudoła. Wszystkich wikariuszy, bo było ich 30. Proszę, przyjmijcie jako wyraz wdzięczności bukiet kwiatów. A wszystkim kapłanom tutaj zgromadzonym na ręce księdza dziekana Zygmunta Koska składam słowa podziękowania za życzliwość, obecność i w wielu wypadkach przyjaźń. Niech ta róża będzie niemym i pachnącym świadkiem mojej wdzięczności. I jeszcze jeden fragment modlitwy wstawienniczej. Niech Twoi wierni, pouczeni słowem życia i umocnieni łaską Bożą, dojdą do wiekuistego Jeruzalem. Drodzy parafianie, to Wasza. To Wasza świątynia. Wdzięczną myślą otaczam każdego, kto w ciągu tych 35 lat tutaj zostawił cząstkę swojej pracy, modlitwy i ofiary. Dla żyjących proszę o potrzebne łaski i opiekę Matki Nieustającej Pomocy, tak bardzo czczonej w naszym Kościele, i świętego Stanisława, naszego patrona. Dla zmarłych modlę się o dar nieba. Słowa podziękowania kieruję do naszych znakomitych gości i przyjaciół w różnorodny sposób związanych z Dąbiem. Dziękuję, że przyjęliście zaproszenie, że razem z nami się modlicie, że jesteście, i to nie tylko dziś. Dziękuję tym, którzy przygotowali i uświetnili tę uroczystość. Księdzu doktorowi Stanisławowi Mieszczakowi za przygotowanie i prowadzenie nas komentarzem przez bogactwo liturgiczne dzisiejszego poświęcenia. Dziękuję księdzu doktorowi habilitowanemu Januszowi Mieczkowskiemu, który tu przez 10 miesięcy w pierwsze soboty miesiąca był z nami, przewodniczył Eucharystii i wyjaśniał nam poszczególne znaki oddania Kościoła Bogu jako nasze przygotowanie do dnia dzisiejszego. Księdzu doktorowi Pawłowi Baran za pomoc w tych ostatnich dniach i szczególnie dziś. Księżom diakonom Szymonowi i Markowi, służbie liturgicznej ołtarza, ministrantom, lektorom, wszystkim pełniącym dziś posługi
Panu Kościelnemu, Panu Organiście, siostrze Krystynie i wszystkim siostrom tu obecnym i tym nieobecnym, ale łączącym się i modlącym w naszej intencji. Serdeczne słowa podziękowania kieruję do chóru Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie za piękny śpiew, ubogacenie przeżyć liturgii. Te podziękowania składam na ręce naszego rodaka, księdza prałata Roberta. Bóg zapłaci. Dziękuję ojcom redemptorystom, Antoniemu Paździorko i Zbigniewowi Podleckiemu, którzy od niedzieli 7 października do wczoraj poprzez misję przygotowywali nas do dzisiejszego święta. Dziękuję moim księżom, współpracownikom za nieocenioną pomoc i za to, że ta uroczystość nie była sprawą proboszcza, ale naszym wspólnym dziełem. Mam nadzieję, że nikogo nie pominąłem. Gdyby tak się stało, to przepraszam. Omnia omnes, wszystkim za wszystko. Niech Bóg wynagrodzi. Proszę księdza Marcina, aby odczytał akt. A po odczytaniu księże arcybiskupie, księże dziekanie, kapłani, którzy są w prezbiterium, proszę, abyście ten akt podpisali. Niech to będzie świadectwo tego wydarzenia, które dzisiaj się dokonało. Akt uroczystego poświęcenia kościoła parafialnego pod wezwaniem świętego Stanisława, biskupa męczennika w Krakowie Dąbiu. W roku pańskim 2018, gdy w Rzymie Ojcem Świętym był Franciszek, metropolitą i ordynariuszem archidiecezji krakowskiej Jego Ekscelencja ksiądz arcybiskup Marek Jędraszewski, biskupami pomocniczymi ksiądz biskup Jan Szkodoń, ksiądz biskup Damian Muskus, dziekanem dekanatu Kraków Kazimierz ksiądz prałat Zygmunt Kosek, proboszczem parafii świętego Stanisława, biskupa męczennika w Krakowie Dąbiu, ksiądz kanonik Paweł Gawron, współpracownikami ksiądz Piotr Romanowski, ksiądz Marcin Papisz, ksiądz Krzysztof Karnas. W sobotę 13 października 2018 roku Jego Ekscelencja ksiądz arcybiskup Marek Jędraszewski dokonał aktu poświęcenia kościoła z całym jego uposażeniem. Pierwszym proboszczem i rozpoczynającym budowę w roku 1983 był ksiądz kanonik Stefan Mazgaj. Kontynuował ją ksiądz kanonik Wiesław Macuda. Wyposażenie kościoła podtrzymywał ksiądz kanonik Stanisław Sudoł, a dokończył ksiądz kanonik dr Paweł Gawron. Kościół wzniesiono według projektu architekta Henryka Kamińskiego, inżyniera Zdzisława Trzepli oraz doktora inżyniera Jana Szarlińskiego w systemie gospodarczym przy wielkim zaangażowaniu, pracy i ofiarności parafian. Wykonawcy. Malowanie kościoła i kapitalny remont przed konsekracją wykonała firma budowlana Stanisława Przetockiego z Rzeszotar. Elementy marmurowe wykonała firma kamieniarska Godula Roberta Goduli z Brodów. Ławki, drzwi i konfesjonały oraz elementy drewniane zrealizowała firma stolarska Józef i Robert Stachnik z Gdowa. Elementy mocowania obrazu patrona, okucia i metaloplastykę firma Kowalstwo Artystyczne Andrzej Skorut z Sułkowic. Autorem i wykonawcą Drogi Krzyżowej oraz mozaik scen z życia świętego Stanisława, biskupa męczennika, jest pracownia artystyczna Maciej i Piotr Kałczyńscy z Krakowa. Całość świątyni została wykonana dzięki ofiarnej pracy i szczodrości parafian. Niech dobry Bóg wynagrodzi wszystkim za hojność serc, a święty Stanisław, biskup męczennik, ochrania przed niebezpieczeństwami duszy i ciała. Świątynię zbudowano ku czci i chwale Boga w Trójcy Świętej Jedynego i świętego Stanisława, biskupa męczennika,
patrona naszej parafii oraz ku pożytkowi dusz wiernych.